Cześć, witajcie w kolejnym filmie, w którym chciałbym porozmawiać z Wami na temat bardzo ważny, czyli backupów. Zapraszam do oglądania. Przede wszystkim, co to takiego jest backup? Backup służy do zabezpieczenia Waszych danych. Zazwyczaj może spotkaliście się z określeniem backupu w kontekście bardzo drogich urządzeń, serwerów NAS, dysków sieciowych, etc. Natomiast musicie wiedzieć bardzo ważną rzecz. Po pierwsze, czy dysk sieciowy, czy serwer skomplikowany na przykład za 200 tysięcy złotych, czy karta pamięci za kilkadziesiąt złotych, z pewnego punktu widzenia są dokładnie takie same. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli wybuchnie pożar i spłonie serwer za 200 tysięcy lub spłonie taka karta pamięci, to tracicie wszystkie dane. Tutaj absolutnie nic Wam nie pomoże. Druga bardzo ważna kwestia to jest sprawdzanie danych, które są w tej kopii zapasowych. O co dokładnie chodzi? O to, że my nigdy nie wiemy, kiedy taki nośnik się zużyje. Co jakiś czas powinniśmy go wymienić i po prostu użyć go w jakimś innym urządzeniu, żeby się nie zmarnował, możecie go włożyć do aparatu lub gdziekolwiek indziej. No, w przypadku oczywiście karty pamięci, nie serwera za 200 tysięcy. Ok, i trzecia bardzo ważna sprawa. Backup siedzi w głowie. Po prostu jeżeli zapomnicie zrobić backupu, no to nie macie zbackupowanych danych. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia komputera, dysku twardego i tak dalej, to jest tylko i wyłącznie Wasza wina. Dziękuję. Jaki sposób backupu Wam polecam? Sposób typu 3, 2, 1. Już Wam wytłumaczę, o co chodzi. Tworzymy 3 kopie zapasowe w 2 różnych miejscach i tylko i wyłącznie pracujemy na jednej. Jak to wygląda w praktyce? Na jednej kopii pracujemy, czyli to jest ta kopia w Waszym komputerze, w Waszym laptopie, w Waszym komputerze stacjonarnym, w Waszym tablecie, w Waszym telefonie, etc., etc. To jest ta kopia, na której pracujecie. Teraz, jak to powinno wyglądać dalej? Zostały nam do zrobienia 2 kopie w 2 różnych miejscach. Dla przykładu posłużę się kartą pamięci, ale również dlatego, żeby zachęcić Was do backupowania swoich danych. Dlaczego? Karty pamięci są małe, łatwo dostępne i tanie. Wyobraźmy sobie teraz sytuację, że jesteście na studiach, piszecie pracę dyplomową. Jesteście na studiach w innym mieście i raz w tygodniu na weekend przyjeżdżacie do rodziny. Co powinniście w tym momencie zrobić? Macie jedną kopię zapasową, na której pracujecie. Powinniśmy ją nazwać właściwie kopią roboczą, ale jest to kopia zapasowa z tego punktu widzenia, że jeżeli nośnik taki Wam się zgubi, no to zostaje Wam tylko ta kopia, więc jest to w pewnym sensie również zapas. Piątek, pakujecie się, wkładacie kartę do laptopa, kopiujecie Wasze dane. Zawozicie je do rodziny, zostawiacie je w bezpiecznym miejscu, przy czym wszyscy muszą wiedzieć, żeby tego nie wyrzucić. Najlepiej oczywiście taką kartę lub pendrive, który jest mały, powinniście schować w coś większego, jeszcze z dużym, wielkim napisem, nie wyrzucać, nie przekładać, nic z tym nie robić, to ma tu zostać. Wracacie sobie do waszego akademika i bierzecie drugą kartę, zapełniacie ją powiedzmy przez tydzień lub w piątek, jedziecie znowu do rodziny, zamieniacie tę kartę miejscami, po przyjeździe znowu do akademika, sprawdzacie, czy dane na karcie są, znowu używacie tej karty jako karty kopii zapasowej. Następny weekend zamieniacie karty miejscami i tak cały czas robicie. To jest jedyny sposób zabezpieczenia danych przed kradzieżą. Jeżeli trzymacie na przykład w tym samym miejscu laptopa i kartę i na przykład jest to biurko, karta jest w szufladzie, laptop na biurku, jeżeli przyjdzie złodziej, no to na pewno ukradnie Wam wszystko, bo wie, że w biurku są wartościowe rzeczy. Rzadko kiedy zdarza się, że ktoś kradnie w dwóch miejscach,
albo w jednym miejscu nastąpiło jedno zdarzenie losowe, w innym miejscu zupełnie inne, wszystko się wydarzyło dokładnie w tym samym momencie i nie macie żadnych danych. Z kolei, jeżeli ta kopia w tym waszym miejscu odległym, czyli tam na przykład urodziny, ulegnie w jakikolwiek sposób zniszczeniu, zgubieniu, to macie z kolei tutaj kopię roboczą oraz kopię zapasową, która leży w waszym biurku. I to jest najlepszy sposób na wykonanie sensownych kopii zapasowych, które uchronią was przed utratą danych. Z premedytacją nie wspominam tu o usługach typu Dropbox. Dlaczego? Ponieważ jeżeli ktoś ukradnie wam komputer, to w tym momencie ma dostęp również do waszego konta na Dropboxie i może wam te dane stamtąd usunąć. Podobnie jak z kradzieżą karty bankomatowej, zanim wy zorientujecie się, że jej nie macie, ktoś już może wam wyczyścić konto. Tak samo w przypadku kont Dropbox lub podobnych i komputerów i kradzieży komputerów. Jeżeli ktoś ukradnie wam komputer, może wam wyczyścić te dane i wtedy nic nie macie. Oczywiście to, co mówię, głównie dotyczy rzeczy, które są, powiedzmy, w miarę małe objętościowo. Praca dyplomowa może zajmować kilkadziesiąt megabajtów, projekt w Photoshopie w AutoCADzie kilka gigabajtów może zajmować, zmieści się na karcie takiej jak ta 32 giga, zmieści się na dysku 500 giga, zmieści się tego tam dużo. W momencie, kiedy nagrywacie filmy, film już jeden może zajmować nawet i kilkadziesiąt, kilkaset giga, tu już mówimy o zupełnie innej skali tych nośników, tu już potrzebne wam są serwery NAS, tego typu rzeczy, które mają dziesiątki czy setki terabajtów. I to już koniec. Jeżeli film wam się podobał, dajcie kciuka w górę. Jeżeli nie robicie kopii zapasowej, zacznijcie, ponieważ to jest bardzo ważne. Nie ma nic gorszego niż stracić waszą pracę. Trzymajcie się. Do następnego filmu. Cześć.